Halo, dziś witajcie! To znowu Ryfek. Witam w kolejnych mieczach i sandałach, wracamy do gry. Ja dzisiaj w specjalnej koszulce, Panato. Jeden z moich widzów był w USA niedawno i mi kupił koszulkę taką. Jest na nim mój ulubiony wrestler, Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Tak więc ja dzisiaj nie biorę jeńców, ja się dzisiaj czuję jak z panem Mr. Wrestlemia. Wrestlemia, Boże, to jest kanał o wrestlingu, Wrestlemania. Nieważne, nieważne. Dobra, wracamy do gry. Dosyć dużo pieniężków mamy, nie? Boże, ile ja mam hajsu? 49 tysięcy na bogatości. Ktoś pisał, żebym po prostu trzymał te pieniądze na dobry moment i tyle. Na 26 level, jakakolwiek gitara? No nie, na 29 jest enchanted item. No, mógłbym tą swoją, ale brzydka jest strasznie. No i na 17 ta nasza standardowa, więc ja to chyba wbijam level, no bo ten typ jest, Boże, 31 poziom, gdzie ja do 31 poziomu mam tutaj startować. Wbijamy sobie level, widzowie. Dobijemy jeszcze troszkę tego golda. Jezu, 222. Żeby zabić tamtego typa, muszę chyba 250 parę walnąć. Więc no niestety tego Disco Polo jeszcze gramy za mało. Ale na tej arenie obrażenia się nie liczą na tej arenie. Boże, jak ja go odepchnąłem, jak nigdy, nie? Rzeczywiście, nie opłaca się myć zębów, drodzy widzowie. Koleżanko, ja wiem, że ty na mnie lecisz, ale ty poleć! O, dobra, nieważne, dupę pokazałem i umarła. Chciałem ją zrzucić stąd, a zapomniałem, że inny przycisk jest od tego. Boże, powiem wam, że mam naprawdę bardzo dużo żartów odnośnie mojej postaci. Z nawiązaniami do obecnej sytuacji na polskim YouTubie, ale powstrzymam się od nich, bo niektórzy uznają te żarty za nieodpowiednie. To jest głupie. O Jezu, dobra. Za parę lat będę mógł mówić te żarty, za parę lat. Stand-uper ma fajnie, nie? Bo stand-uper ze sceny, nieważne co powie, to nic mu się nie stanie. Tak mi się wydaje, że stand-uper ma pod tym względem bardzo spoko. Ale z drugiej strony, rzeczywiście, do stand-upera idą ludzie dorośli, którzy zapłacili za bilety. A to nie wiem, kto ogląda. Może jakiś babas sześcioletni to. Dzień dobry, panie babasie. Trzeba się słuchać rodziców i nie walić w pieluchę. Kupoty gadam, Boże. Dobra, idziemy. Zbiję ich paru tutaj razem z wami, potem pewnie zrobimy sobie małe cień. Jakiś tyle, Jezu, jaki ty jesteś. Ujujuj, żebyś mi czegoś nie zrobił. Warpal dagger. Jojojojo. Ale żałosny jesteś, typie. Bez kitu, schowaj się, bo aż nie chcę się na ciebie patrzeć, nie? Jezu. No moja gitara więcej bije pewnie jakbym, nie wiem, strunę wyjął i ją jako lasso, jakiś bicz wziął, to by biła więcej niż ten sztylecik. Nieważne. 57 tysięcy. A sprawdzę inne itemki, bo z tego co kojarzę, ze wszystkich itemów ogólnie mamy wszystkie itemy do charyzmy. Jedne bardziej, jedne mniej. Klatę chyba mamy, git i najlepsze to mamy spodnie i czapę. Natomiast do zmiany mamy buty, bo buty minus do alignment ok, nie są złe. Ale mimo wszystko wolałbym buty po prostu z bonusem do charyzmy. 20 walking speeda, ale fajnie. Kurde, jakie są naprawdę dobre itemy potem. Ile tu jest dodatkowych bonusów, uja, wola błoga. 4 do charyzmy na ręce. To też niezłe. Ale ja nie będę wydawał pieniędzy, póki naprawdę nie muszę, więc mówię, będę szukał tutaj w sklepach co wymianę, jedynie itemku na nogi. Shins to nie. Czy to jest Shins? To jest chyba Shins, no że na te, ta, Shins, to na golenniki. Okej, to nie będzie podpisane jako boots. Shins szukamy, Shins, Necromancy Resist, utus, rare item, 47 koła, Boże, w ogóle mnie na niego stać, on mi daje aż 225 armora. Mega dużo, jakie fajne są te przedmioty tu. Jest Shins, 4 do charyzmy, 2 do armorer, nie wiem co to robi, ale git. Tylko level muszę wbić, bo jest od 27. Nie sądzę, żeby to było problemem, w 15 walk, bylebym nie kliknął escape'a i nie wyszedł z gry. Wtedy będzie sobie 2 do charyzmy, to nie? 6 do charyzmy, shoulders też nie. Czy wbijemy level? Ile mi brakuje expa?
rozwalmy jakiegoś typa i zobaczymy, jak dużo mi expa brakuje. No bo tak naprawdę wbiję level, kupię sobie te buciki i może już będę miał wystarczająco dużo charyzmy, żeby rzeczywiście ścisnąć tego bosika na dwa okrzyki, bo taki jest plan. Mamy plan na zabicie go dwoma okrzykami. A ja może do ciebie pójdę nawet, albo dam tobie podejść do mnie, bo nie wiem, czy sobie czasem nie zepsuję tego. Ej, ale odpycham go już na naprawdę dużą odległość. Okej, to tu widzę różnicę. Naprawdę go daleko odepchnęliśmy. Myłem się i w ogóle tutaj mam plamy na buzi. Nie wiem od czego, używam takiego. Widzicie? Nie mam pryszczu, a mam plamy na buzi, jak po wodzie normalnie. Ojcze, nie wiem, czy ja wbiję ten level w 15 walk. Wolno idzie ten exp. Wracając, używam jakiegoś przeterminowanego. Może sobie odpowiedziałem właśnie. Ty, dobra, ja do niego i... Nie, krzyczę. Zabijemy go okrzykiem. Co to jest za arena w ogóle? Pierwszy raz to widzę tak z daleka. Jaki tutaj jesteśmy zablokowani z obu stron. Używam kremu do buzi, który jest przeterminowany rok. Ale nadal ładnie pachnie i myje. 2600, a potrzebujesz 32 koła. Ile mamy do zmiany? 13 walk. Czy w 13 walk wbije tyle expa? Kurde, nie wiem, może być kłopot. A naprawdę chciałbym kupić te nagolniki, bo wcale nie są drogie i są naprawdę fajne. Dużo daje marmora, daje mi do charyzmy. No nic. Ja powalczę. Widzę się z wami. Mam nadzieję, że po wbiciu poziomu. No 10 walk tutaj teoretycznie, bo tutaj jeszcze mi zostali ci lepsi oczywiście też. Widzę się z wami po wbiciu poziomu i mam nadzieję, że będzie to wbicie zanim uda mi się zmienić itemy w sklepie. ZW. Dzień dobry, widzę, ja mamy level up. W ogóle pochwalam się koszulką, zapomniałem, że pieczę nad dzisiejszym odcinkiem. Ryfek z komunii tutaj jeszcze sprawuje, więc no tu na pewno nic złego nam się nie stanie. No, nie, chciałem charyzmę dać. Dobra, ja olewam już te Amplifier i Distortion. Chociaż powiem wam, że zauważyłem, że naprawdę ten zasięg się zwiększył. Jeden z widzów też miał ciekawy ten, a Andu. Aha, super. Jeden z widzów miał też ciekawy pomysł, że to jest źle przetłumaczone i tak naprawdę zwiększa obrażenia im bliżej jest mnie przeciwnik. Nie sądzę. Ale dobra, olewam to na razie Amplify. Lecimy tutaj dalej. Wirtuozo obrażenia naszych gitar zwiększone o kolejne 10%. No a skoro my mamy 27 poziom, jeszcze się tu sklepy nie zmieniły, możemy kupić sobie. O Jezu, to nie u ciebie było. Oby. Dobra, 4 do charyzmy. Shins, 2 do armorer. Ty, ale to ma fest mniej armora niż te moje obecne buty. I jakim prawem? Chainmail bootsy, minimum level 15, a mam 27? Kurde, z dupy jakoś, nie? Od czego to zależy? Pewnie tu jest gorszy item, ale więcej statystyk. Jezu, nie do ciebie, Kobito. Ultratus Forge. Bierzemy. 4 do charyzmy, turbo dużo. Wcale nie jakieś turbo drogie. Za 30 koła je kupiłem. Za ile sprzedam te stare bucisze? I są milion razy ładniejsze. Stare bucisze sprzedaję za... O, 5 koła tylko. A! To mieliście rację w komentarzach. One są tyle warte, jakbym ja chciał je kupić. Ona je ode mnie kupuje za połowę tego. Za 2500, pozdro. No, to trochę syf. Mimo wszystko nie ma tragedii. Co mi daje ten armourer? Bo nie widziałem tego talentu, a chciałbym zobaczyć Critical Mastery, tutaj Survival, Armourer. Każdy punkt zwiększa ilość naszego ogólnego armora o 5%, czyli 10% więcej armora mamy dzięki nim, łącznie na każdym przedmiocie. Całkiem spoko. Dobra, mimo że dopiero wbiłem level, tu mnie czekają dwie raczej proste walki, a po tych dwóch walkach powinny mi się zmienić itemy w sklepach i zobaczymy, czy trafi się nam jakaś może fajna brońka nowa, cokolwiek ciekawego, i pójdę na walkę z bossem.
No tak naprawdę tutaj już powinienem krzyczeć, zobaczyć ile ja obrażeń jestem w stanie zadać tym okrzykiem. A Battle Trends u ciebie to dużo mi nie zrobi akurat. Siko, teraz dopiero raz zobaczyłem, że to tak działa. 240, nadal za mało. Nadal za mało, chyba jeszcze jeden level i z jeszcze jedną jakąś lepszą broń. 260 ma ponad 500. Kurde, no. To przypał będzie, widzowie. Nagrywa się to? No. A wam, kochani, 108 HP ty miałeś, to jest żałosne. Wam, kochani widzowie, w 11 minucie przypominałem, jeżeli chcecie, możecie zostać łapkę w górę, subskrybować. I dziękuję wam za wsparcie. Niedługo pewnie będziemy kończyć to Swords and Sandals. A jeszcze jedna walka, no tak. W sensie niedługo, no jeszcze trochę tych odcinków pewnie będzie. Ale jak skończymy Swords and Sandals, to przypominam, że 7 listopada wychodzi odświeżona twierdza. I tą odświeżoną twierdzę mam zamiar nagrywać, bo oglądałem serię u Gimpera, kiedyś mi się podobała. Dobra, nowi sprzedawcy, co tu macie ciekawego do sprzedania mi? Nic. 16,32, 4 do charyzmy. Ale idealna gitara dla mnie. Mniej bije chyba. Ile moja gitara? Ale te 4 do charyzmy na okrzyki. Czekaj. Moja gitara bije 12,24, to i tak chyba ta jest lepsza. 12,24. Ta bije 16,32, lepsza. Ta jest jeszcze lepsza pod względem damage'a. Ale no te 4 do charyzmy jak dla mnie jest fest więcej warte. Zmieńmy sobie w końcu tę gitarę, bo jest taka paskudna i duża i mi się nie podoba. A teraz to wyglądam naprawdę jak fajny jakiś grajek. No i lecimy. Ile ja cię będę bił? Ile ty masz HP? O nie, on ma niecałe 500. Ej, to teraz na luzie go dam radę zabić. 270? Nie weszło. O, jego weszło. No nadal on bije dużo. Widzowie. Ale damy radę, przyciszę tę grę, bo nie wytrzymam, jak się będzie nakładało na siebie to wszystko. No. Będą się nakładały na się dźwięki. O Jezu, nie to. Straciłem turę, jestem debilem. No i tak jak mówię, mam w planach po... Jezusie Nazarejski. Widzę się z wami, jak mu walnę jeden okrzyk, co wejdzie, a drugi przy was mam nadzieję, że też wejdzie. ZW. Siad okrzyk. Drugi. Widzowie, dajcie mi siły. Hej mała. Patrz na trupa. Dobrze, defeat Arglax. Już podgłoszę grę, już nie będzie aż tak głośno. Arena Champion defeated, you have leveled up 100% charyzmy byczki. Potężny cios zadaliśmy, pokonując potężnego Arglaxa. Jednakże prawdziwi bohaterowie Brandoru nigdy nie są pokonani. Nie, przeczytam tego, no. Diesel and Death. Teraz z Winem Dieslem walczymy, widzowie. Boneslinger. Ciekawe, jak dużo ich jeszcze zostało. Zobacz, tu są słupy, to jeszcze się ciągnie, nie? Boneslinger. Hel... Dlaczego masz taki duży health? Ilu tu ma pancerza? ...610? Ogólnie się wydawał w miarę prosty. W sensie, no, HP ma... Ile on ma armora? No, do widzenia panu. No to i broń, nie wiem, mówię, Jezu, taka broń co nie bije. Parę set, tylko 100? Aż dziwne, a tu proszę bardzo, essa z nimi, ja tu muszę coś, co zwiększa obrażenia. Damage done by taunt attacks, o, 3%, People's Champion, trzeba lecieć troszkę więcej, bo te gitarki gitarkami, ale to daj spokój. Czujesz głęboką satysfakcję, kończąc karierę gladiatorską tego Boneslingera. No i tu sobie przeczytajcie, jak was to interesuje. Teraz ogień i brimstone, o proszę bardzo, z Judasem będziemy walczyli, a podczas walki z Judasem będzie nam śpiewała Lady Gaga. Judas, Judas.
kocham tę piosenkę, tak mega lubię Lady Gaga. Lady Gaga Gaga. Bo ona się jąka. Dobra, ty, ale ja tutaj w ogóle wyższe poziomy od siebie biorę. Jest tu siódmy on jest. Co ty masz za szpabę? 60 obrażeń? Co? 80 tu Magicka, okej. Okay, to ja już widzę. Ja widzę kto ty. Obrażenia. Od speli. No cóż, nawet nie zobaczyłem! Do widzenia! Ale Essa dzisiaj jest! Jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim! No to dawaj obrażenia stamta, oczywiście, People's Champion! Kto jest People's Champion? Rock jest People's Champion, ja tu gram Rockiem! Archfiend nic już tak dużo nie znaczy po tym, jak wysłaliśmy go z powrotem tam, skąd przyszedł. Ej, coś za dobrze, ja się boję, że tu idzie tak coś za dobrze, jak jakąś ścianę walnę i muszę wbijać 40 leveli, żeby cokolwiek zrobić. Blade Tron V2.0, Dual Laser Sword Wielding Battle Construct, ej, to nie brzmi dobrze. Blade Tron 2.0, bez... What the fuck? Frost Laser Saber. Oooo, w konflikt! 400-800? 5 do charyzmy. No będzie miał fest dużo zdrowia. Nie, do przeżycia, 550 coś. Ciekawe co mi powiedział. Okej. Huki zabili nas. O, w dupę. Co tu się stało? Jeszcze raz. Glerieta, glerieta. Okej. On wystarczy, że zrobi jeden atak i ja nie żyję. Nie żyjesz. Rozumiem? Ej, przerąbany on jest. Co tu na niego zrobić? Jak ja mam już level? 30. Co by najlepsze byłoby do zmiany? To mamy aż 4 do charyzmy. To aż 4. To aż 5. Czyli shoulder guardy. Na ręce albo... cape do zmiany na większą ilość charyzmy. I które mamy level? 30, tak? 30, okej. Okay. No, to już do wyboru, do koloru jest trochę, nie? 3 do intelektu. 2 agility. No, ja jakiś taki mówię, jakiś taki płaszcz z 4 do charyzmy siadłby bardzo. Bo tutaj widzę, że się w ogóle nic do charyzmy praktycznie nie trafiło. Gorszy od nas hełm. Te wyższe levelowe itemy mogę zobaczyć w końcu. Na 30, Knight Breastplate. 8 do siły! Ale zarąbiste! 180 armora i to na same ręce, ale świetne na jakiegoś takiego rycerza, nie? 2 do dodża. No ciekawe, ciekawe te rzeczy. Tutaj cokolwiek? 30, 30. O, ty to już praktycznie nic nie masz na takie levele. No nie ma niestety. Powbijajmy level. Gitary nowe na 30. A na 32 będzie... Stratoblaster, który wcale nie jest jakiś lepszy mega od tego, co mamy, nie? Więc trochę to bez sensu. Zaczekajmy, aż się trafią nowe itemki. Pójdźmy na areny. Powbijajmy trochę leveli. Ja jestem ciekaw, jak dużo teraz będę bił z gitary. Skoro mam lepszą gitarę, ze zwiększonymi obrażeniami. Charyzmy dowaliłem też więcej. No bo teraz naprawdę 282 z tego okrzyku. To jest dużo. Jakikolwiek boss 218. O kurde, on mnie tutaj jakimś, nie wiem, otwieraczem do puszek sardynek bije. Co to jest w ogóle? Śmiech na sali. A najlepsze jest to, że mógłby mi walnąć kryta i tak by mnie zabić. Bo mi rękę odciął, nie? Głupie. Pytałem się was, jak tu się gra taką postacią Giga Klocem i mówiliście, że tragedia, że się nie da. Że postać Giga Kloca
dużo jakiegoś regena i tak dalej nic nie daje przy tych bossach, którzy biją właśnie po 1000 punktów obrażeń. Jedyną tam jakąś dobrą taktyką jest Whirlwind, czy coś takiego, jakiś wir miecza na G, jak się wbije, to one-shotuje się przeciwników w zasięgu, czy coś w tym stylu mi pisaliście. Ej, 107 już ze zwykłego hita, jak ja hity robię. I pa, jak go odrzuca daleko. No, to już jest kawałeczek. Fajnie to działa, fajnie. Podoba mi się to. Do widzenia panu. Serio, moda na solówkę to najgorsza solówka walaszka, jaka była. Ale boss rush to zrobiłem ładny po tych czempionach, co? Champion rush. Ile mam szans na trafienie? 114 szansa sukcesu. Czyli tak naprawdę ja nie potrzebuję w ogóle dodawać dodatkowych punktów w ten pierwszy skill z taunta, co zwiększa szansę na wejście taunta. Wam pokażę, o który mi chodzi. Fork Tongue, o People's Champion ja muszę wbijać. Fork Tongue'a nie, bo chyba punkty charyzmy dodatkowe dodają na tyle dużo. A jakie wy macie itemy? Bo jesteście beznadziejni w porównaniu tych czempionów. Bez kitu to jest w ogóle śmiech na sali, to jest, ja nie wiem. Mam porównanie polityczne, powiedziałem sobie na wampirkach. Zero polityki, na odcinkach również do wyboru. I tego się, mam nadzieję, że będę trzymał. Zero polityki, zero dram YouTube'owych. W dupie to mamy, nie? Gramy tu w dobre gry, to nas obchodzi. Śmieszne historyjki, śmieszne opowieści różnej treści. To nas obchodzi, proszę bardzo. Bang! No czemu żeś nie spadł? Co mówiłem? A, że punkty charyzmy zwiększają szansę na wejście tego tanta, nie? 110%, za każdym razem to wchodzi. Mega fajnie to działa. No i tak, z tanta mogą być trzy opcje chyba, nie? Obrażenia, odepchnięcie i... No to, że się posra w porty? A nie, bo... Jeszcze magia jest. Aż policzę! Jest magia, jest HP, jest na pewno odejście na bok. Tylko czy to się liczy to samo jak obsranie majtek? Bo jeżeli tak, i mamy tylko trzy opcje, żeby wszedł tant, to super! Bo to oznacza, że 1 na 9 razy, średnio, dwa razy z rzędu mi wchodzi tamt na obrażenia. 1/3 razy 1/3. Dwa razy z rzędu, żeby weszły właśnie obrażenia na HP. 1/9 walk na zadanie ponad 500 obrażeń, całkiem spoko. Nawet teraz jakbym posiedział, wydaje mi się, że dałbym radę z tym Robocopem. A wiecie co? Siadłem sobie na ambicji. Widzę się z wami, jak na Robocopie raz wejdzie taunt i będę miał szansę go zagrać po raz drugi. Z2. Dobra widzowie, mamy błąd w obliczeniach. Siadł taunt na obrażenia na HP, ale zobacz ile on ma HP. Miał na tyle mało, że bym go zabił za drugi raz. Ale potem regen HP jego wtórę jest na tyle duży, że go już nie zabije. 282 bije, 6 HP by mu zostało. A on mi potrafi zadać obrażenia za 1300 HP, więc to jest w ogóle jakiś kosmos. Czemu ja się zsikałem? Nie chciał, ja nie chciał się zsikać, co to ma znaczyć? Tak więc no niestety, ale tej charyzmy nadal mamy za mało. Ten boss jest tak chory na łeb, że nadal jest za mało tej charyzmy. Trzeba je trochę dobić, więc czekamy na nowych sprzedawców, którzy będą za 0 walk, czyli za jedną walkę. Idziemy. Boże, ta broń to jest jedna z najczęstszych broni, a to jest właśnie jakaś mega... 6,20 to są obrażenia jakieś z dupy. Ciekawe, czy później ci przeciwnicy będą jacyś mocniejsi, bo pamiętam, że Swords jest nadal z dwójce jak graliśmy. Ci późniejsi przeciwnicy potrafili być gorsi, nawet czasami jak czempioni aren. Naprawdę byli mocni ogólnie, nie? A... Tutaj to się zdarza raczej rzadko. Zazwyczaj ci przeciwnicy statystyki pewnie mają ok,
Tylko te itemy im dobiera beznadziejne, nie? No na 9 level item, jak mamy po 30. Trochę to mogłoby lepiej działać. Dobra, Merchants Arrive. Stawmy gitary najpierw. 30 level. 32 Strato Blaster. A tu mamy Teleblastera. A tu świętą mandolinę, która daje 2 do charyzmy. No ale ja już mam 2 do charyzmy. Tak naprawdę, to też jest dobry pomysł. Tą broń z charyzmą, plus 4, mógłbym sobie zostawić na walki z czempionami, a zwykłą jakąś gitarę, która bije mega dużo, wziąć na zwykłe arenki, bo tam często bije zwykłym atakiem, nie? No i tak, 4 do charyzmy, na szukamy shoulders, szukamy arms i szukamy neck. 3 te rzeczy nas interesują. Nadal mam 30, nie? Boże, cały czas zapominam, 30 level, okej, zacznijmy od ciebie. Chest. To nie interesuje mnie to, nic ciekawego. 7 do siły na ręce, wow, ale zarąbiste. 6 do charyzmy, ale na tajcy, kurde, ja już mam 5, to trochę bez sensu przekupować. No, strasznie dużo, nie? Bo ja mam plus 5. Tak, już mam plus 5. Więcej armora, okej, ale no, dla jednego punktu charyzmy aż tyle pieniędzy wydawać, jak dla mnie trochę bez sens. Więc trudno, idziemy dalej. Charyzma tutaj, 2 agility, minus 3 alignment, no niestety, 6 do siły, o, 6 do charyzmy, na jakieś shouldersy to by siadły też. No a tutaj poniżej 20 levelu to już się praktycznie nic nie trafia, nie? Chyba nawet nie ma szans się trafić zenchantowany item. Ty to naprawdę wybór masz mega mały, 8 agility, ale zarąbiste, mnie na wszystko stać w ogóle. Jestem w szoku, że ja tyle pieniędzy mam. Agility, 20 do dodża. Ciekawe, że to jest 20 punktów procentowych, to jest mega dużo. 2 do charyzmy na klacie, nic ciekawego. People's Champion i 2 do charyzmy na rękach. No, za mała różnica. 4 do charyzmy na shouldersach, a to już jest ciekawe. A tu na rękach 4 do charyzmy jeszcze. Ja bym kupił. Shoulders 4. O, dźwięk mi ucięło. I? Gdzie tu jest? Nie 2 do charyzmy. 4 do charyzmy na ręce. Znowu dźwięk ucięło, niestety. To mi daje tego fork tonga jednego, to mi dużo nie zmieni. Serenity to też mi chyba nie zmieniało. No mam mniej armora niż miałem. Tu 22. Dobra, tutaj przekupiłem nieźle. Ale w zupełności to już wystarczy, żeby zabić tego typka. No to co? Widzę się z wami. Jak mu zadam obrażenie, ja od razu to już ściszam zawczasu, bo tam mu za to jest turba głośna. Spróbuję jeden raz jeszcze z wami. Może siądzie od razu przy was. Dobra, odrzut jest dobry, bo on wtedy nie zadaje obrażeń. Raz. A nie. No to ma być. To nie dość, że muszę mu zadać obrażenia raz. On mnie potem nie może trafić, albo trafić za mało. A potem jeszcze muszę mu zadać drugi raz z rzędu obrażenia. Masakra. Dobra, lecimy. Z2. Jest szansa? Kurde no! Z2. Jest szansa i to bardzo dobrze. Odepchnąłem go, on dwa razy w powietrze bije. 306. Co on robi? Trzeci raz. Okej! 306. 300, ostatnia szansa. No nie. 12 HP, co za syf. Czy próbuję tamta, czy go dobijam solówkami, które biją z 200 na hita, a potem za 100 na hita? No nie. Ty dziadu. Z2. W tle już miałem chyba 3 instancje tej piosenki. W tle już chyba 3 mi się zlupowały i ja już nie wiedziałem, co ja słyszę. Już miałem tylko gladieta, gladieta. Ja wstaję w nocy, wiesz, budzę się w nocy i gladieta, gladieta. Ile tego można słuchać? Ja... Czemu nie mogę brać z nich itemów, no? I czemu to się cały czas kręci? Ciekawe, z Bóg w ogóle tak żadna inna broń się tak nie zachowywała, nie sądzę. Dobra, wbiliśmy level. Charyzma. A, dam jeden w Vitality.
Każdy challenge, jaki automatonem rzucam na ciebie, jest odepchnięty. Pokonałeś nie tylko mocnego Blade Trona, ale też pierwszych 13 czempionów areny. Dobrze. Chapter 13 skończony. Nie wiem, ile jest w ogóle czempionów areny. 20? 30? Zgadzę, że około 30 raczej. Jak on ma 30 chyba level, czy 40? Jak 40, a 7,5 max, to 20. To 7 przede mną tylko? Nie wiem. Mosokles, Mosokles. Brzmi jak jakiś, nie wiem. Jeszcze, zobacz, tu chyba jest ostatni. Nie wiem. Mosokles Venomus. Już się boję, ile on ma pancerza. Jak tu można wygrać na zwykłe ataki? Nie da się. Legendary item. A to jest lepsze jak artefakt, czy nie? HP ma na tyle dużo, że no trochę będę musiał nafarmić raczej. Albo nie? On się nie rusza. Ja go mógłbym tak nawet zabić, jakbym chciał. Ale nie chcę, nie jestem psychopatą. Ale jazda. Tylko teraz, żeby siadły te hity. Dwa z rzędu. Co to jest? Czy on mnie zmniejszył, czy o co chodzi? Dziecko mi zrobił? Kolego! Nie tak się umawialiśmy na tej imprezie. O nie, nie podchodź! Do widzenia! Ty, będzie to pierwsza jakakolwiek walka przypominająca bez hitu walkę. Do widzenia, o! Battle Trensik. O nie, nie zabijaj mnie! Dobra, ja się leczę. Jaki dzisiaj bostrasz, widzowie, bez kitu. Nie no, początek to był straszny tym buildem, ale teraz to ja tutaj robię w ogóle taki... Mosokles został pokonany, jego magia trucizn upadła, a jego drewniane kończyny się połamały. Knights of a Lion's Heart. 15 chapter. No zostawię, jak chcecie przeczytać, bo ja tu nie nadążę. Dobra. 80 koła mam. Ja nic nie kupuję, nic nie potrzebuję. Tutaj daję radę cały czas sam. Great Knight Galantrus. No tak wygląda lamusiarsko trochę, nie? Co mówisz? Plus 25 do health regeneration, plus 25 do health regeneration. Dobra, ma taką normalną. Łoki! Kłopoty! O, z nim to chyba muszę trochę jednak pofarmić. Który ma level? 46, no to mam jeszcze 14 leveli do wbicia. Kiedy ja to zrobię? Nie wiem. Może w niedzielę, jak ludzie normalnie mają wolne, to ja będę spędzał 2 godziny na farmieniu leveli. I spoko, nie przeszkadza mi to. Wbijemy ten level, pokonamy go, wbije tyle punktów charyzmy, że on nie wie, co się nadejdzie się w ogóle. On się tak zesra, że ola boga. Przydałoby mi się też więcej trochę armora. Więcej armora, bo fajnie byłoby wytrzymać czasami jeden, nawet dwa ataki od jakichś przeciwników. A co ty masz za bronię? Bo tu nigdy nie grałem na zasięgowe, a ciekawe, jak się gra na zasięgowe bronie to... w tej grze. Ty no, 16.32 to by była najlepsza broń, jaką mógłbym w tym momencie kupić. Jezu, jakie gówno! On tu już fajny, ale no to na wysokie levele.
Gitar żadnych nowych nie było, za 10 walk dopiero. Jaką broń mógłbym teraz kupić? Scorch, Soaring 5. A nic ciekawego naprawdę. O, przydałyby mi się itemy Gold Earned, żebym tutaj więcej mógł farmić na ten, między walkami. No ale raczej nic tu ciekawego nie ma. No mówię, znowu, szukamy itemów jak najwięcej do charyzmy, plus 7 do charyzmy. To są teraz itemy, które kupuję. Plus 6, plus 7 do charyzmy, to jest taki minimum. Te itemy po 4 charyzmy bym przekupił itemkami plus 6. Wszystkie inne plus 7. No i cape do kupienia jest najbardziej chyba, bo rzeczywiście capeik no jest beznadziejny u nas. Ile tam... Jok, ja wirtuoz wyglądam jakiś normalnie. Trubadur! To 7 charyzmy więcej daje. Ja teraz biję. ...354. On jest na 2 hity. Nie, on ma taki regen, że nie jest na 2 hity. No dobra, nadal trochę za mało. Ale nie aż tak dużo. A ja mam 32 level, na typka co ma 46, więc różnica kolosalna. Dobrze jest, dobrze jest. A ja mam Hani jak na razie, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. I się widzimy w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa pa!